Cześć, jest ona redakcja Leniwia Popkultury, a my powracamy z kolejnym epizodem mającym podsumowywać zimowy sezon anime, tegoroczny oczywiście zimowy sezon anime, a jestem dla was ja, czy Jacek 2.0, Jaca, ze mną jest Jacek Leniwiec. Cześć, witajcie. I Kamila. Hej, hej wszystkim. A dzisiaj zabraliśmy dla was aż 8 serii, o których chcemy powiedzieć. Między innymi będzie to podsumowanie już całego sezonu Jujutsu Kaisen. Pojawi się też 2-3 zdania o ReZero. Możecie także liczyć na parę słów o Dr. Stone. I z tego co widzę na liście, mamy właśnie na pierwszym miejscu tego, co chcemy tutaj omówić, wspomniane już Jujutsu Kaisen. I dobrze, drodzy państwo, to którzy z was oglądali właśnie tą serię i chcą na początek właśnie coś o niej powiedzieć? Ja chcę, wybierz mnie, panie, wybierz trójkę. Też podnoszę rączkę, ale skoro już podniosłeś rękę, to... Pierwszy byłem. No dawaj, nie krępuj się. Ja chciałem powiedzieć, teraz się trochę stresuję, ale ja chciałem powiedzieć, że ta seria była piękna. Te animacje walki były tak wspaniałe, mój Boże. Nie wiem, mógłby se konia do tego walić, one były takie dobre. To tak, to chciałem powiedzieć o Jujutsu Kaisen. Okej. Nie, ale tak, będąc faktycznie szczerym i zgodnie z prawdą, animacje w Jujutsu, szczególnie w tej drugiej połowie serii, kiedy oni już tam z tymi przekrętymi klątwami, z tymi specjalnymi klątwami walczyli braciszkowie dwóch, to jest naprawdę wryło mnie w fotel czy tam w kanapę, na czym leżałem wtedy przy oglądaniu, bo kozak. Widać, że dużo budżetów wprowadzili w stronę graficzną i to nie ma się co dziwić, że seria taką popularność zbiera, bo strona graficzna jest wow, robi wielkie wrażenie. Ale sądzę, że tutaj nie tylko strona graficzna robi robotę, bo że sama historia jest naprawdę świetny, tempo prowadzenia historii, ani razu się praktycznie nie nudziłam w trakcie seansu. Główni bohaterowie to są naprawdę interesujący. Początkowo się obawiałam odnośnie reprezentacji postaci kobiecych, bo z tym w shonenach bywa naprawdę różnie, a w Jujutsu naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło, zwłaszcza jak kochane bohaterki zaczęły walczyć, to w ogóle wow, byłam pod wielkim wrażeniem, że każda z postaci kobiecych była kozacka, potrafi walczyć i jeszcze myśleć w trakcie walki. To naprawdę rzadko się zdarza, więc naprawdę doceniam. Właśnie protagoniści, każdy miał swoją historię, każdy dąży do czegoś, ma jasno określony cel i interakcje pomiędzy trójką naszych protagonistów, czyli pomiędzy Yuji, Megumi, Monobaru, no po prostu za każdym razem po prostu umierałam ze śmiechu, zwłaszcza kombinacja Yuji Nobara. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale Yuji Nobara to po prostu BFF. Tak. Oni mają taką dokładnie chemię między sobą. Tak. Ale Kugisaki to jest w ogóle tak wspaniała postać. Tak. Nie, ale w ogóle te całe Jujutsu Stroll były tak dobre, jak był ten moment, gdzie Boże, z tym kurczę, to zapomniałem jego imienia. Megumi, o. Megumi miał tam pokazać jakiejś babce kierunek, nie? I tam Gojo leci z Nobaru i Yujim, żeby go tam po prostu stizować, nie? To jest tak piękne, są te właśnie shorty humorystyczne na końcu każdego odcinka. Tak się cieszę, że to wróciło, bo ja pamiętam, że to było naprawdę gdzieś tam na początku lat 2000 bardzo popularne w shonenach, nie? Tam Bleach miał ten swój na koniec taki drobny fragment, gdzie Kon często występował. Naruto coś takego miało, i jakoś to na przestrzeni kolejnych lat umarło i nikt do tego nie wracał. I się tak cieszę, że też Jujutsu Kaisen ma... Było to tak zabawne miejscami, czy jak tam w ogóle... głównych villainów ekipa miała tą scenę tam ze szkoły, nie? Gdzie Hanami tam schodowało kwiatki i te kwiatki gdzieś się spłonęły i to była taka drama, nie? Jakby się oczekiwało właśnie po Rumkomie. No, tak to lubiłem. Ogólnie całe anime było tak świetnie zrealizowane, o czym już Jacek wspominał o strony technicznej, że to był jeden z najlepszych shonenów chyba ostatnich lat, który trafił na małe ekrany pod tym względem. W żadnym stopniu moim zdaniem nie ustępuje Demon Slayerowi, a miejscami według mnie stoi nawet troszkę poziom wyżej, bo poza tymi scenami, które najczęściej zostały powtarzane z Kimetsu no Yaiba,
najczęściej się tam gdzieś przewijały, to moim zdaniem takich fragmentów Jujutsu Kaisen ma więcej. Szczególnie to jest rzeczywiście z drugiej połowy, jak Todo jeszcze wszedł i jego współpraca z Yujin, to było mła. Oj tak, to było naprawdę mistrzostwo świata. Przynajmniej dla mnie. Tak, Jacek, chciałeś coś powiedzieć? To się wytnie. Tam szczerze, przepraszam, Ano. Tak, bo tak mruczysz od pewnego czasu, więc nie krępuj się. Szczerze powiedziawszy, jak tak wspomniałeś o Kimetsu no Yaiba, to ja bym akurat Jujutsu wstawił właśnie półkę wyżej i to nie tylko za sam wygląd, ale właśnie za całokształt, bo moim zdaniem też fabularnie Jujutsu Kaisen miało dużo lepsze tempo, tam się cały czas coś działo i ta fabuła była wciągająca, nawet jeżeli to były takie w pewnym sensie troszeczkę schematyczne rozdziały, jak na przykład ta walka między szkołami, nie? To jest taka walka między dwoma, powiedzmy, szkołami, gildiami, zespołami, to jest nic nowego, ale tutaj na przykład też z fajnym twistem wlecieli, że antagoniści z kolei, tak jak w Boku no Hero, oni też nie śpią, tylko potrafią się wbić właśnie w jakiś taki trening i też namieszać. To jest fajnie, że Jujutsu właśnie wzięło to wszystkie te takie najlepsze cechy shonenów z ostatnich lat i to połączyło w jedno. I nawet stworzyli gdzieś tam postacie, gdzie fanki się jarają, nawet jak to jest shonen. Mm-hmm. Mamy to geto, tak, którego kocha każda dziewczyna. Nie, to co się działo na Twitterze, jak Gojo odsłaniał swoje oczy, Gojo, to było po prostu... Nie geto. Znaczy, geto też ma swoje fanki. Tak, geto zdecydowanie też ma fan. W ogóle każdy męski bohater ma swoje fanki, bo Fushiguro też był dosyć popularny, ale mówię, najwięcej się było szumu wokół Gojo, bo to, co na Twitterze się odwalało po każdym premierze, gdzie on występował, to naprawdę aż czasem przerażało. Sam Fujoshi po prostu wyczyniały na tych mediach społecznościowych. No, takiego bisza, żeby chciał dać też kobiety do serii, nie? A to ciekawa sprawa, bo no mieliśmy Edgy Sasuke, w One Piece no to nie ma żadnych ładnych chłopaków, żeby dziewczyny ściągać. Czy ja wiem, taki Sanji. No tak. No czy ja wiem, Sanji, który dobra, się zamienia w jakąś karykaturę. Dobrze, to Zoro. Jak zobaczy kobietę. Zoro nie myśli o kobietach, Zoro myśli tylko o cięciu. Oj, dobrze. Ej, ale tutaj akurat wam przyznam, że moim faworytem nie był Gojo. Jak chcecie, możecie zgadnąć. Macie jeden strzał, kto był moim faworytem, jeżeli chodzi o męskie postacie. Ale jeden na głowę. Tak. Dobra, strzela Jaca. Proszę, Inu? Nie. Ten, co gada... Nie. Dobra, to kurde, ja właśnie chciałem... swój strzał. Chciałem w jego strzelić, no to nie wiem, panda. Nie. Uwaga, poproszę o werble. Drrr, Nanami. A, okej, okay, dobra. Okay. To jest ten taki poważny, co pracował jako finansista. Tak, jego... A, ten, on jest hot. I dobrze, ale chodzi mi o to, że ja też się z nim utożsamiam na poziomie pracy w korpo. Jakby ja go doskonale rozumiem, że nie bierze się nadgodzin, że trzeba szanować swój czas pracy. Mm-hmm. Tak, mój ziomeczek. Bardzo fajnie w ogóle wykreowany, nie? Że, że właśnie jak z nim była akcja, że kończyłem pracę, nara, elo, wrócę do ciebie kiedyś. Tak, ale nie, w ogóle jak fajnie tutaj działa ten system mocy, nie? Że im więcej powiesz o tym, jakie masz technikę swojemu przeciwnikowi i im bardziej jesteś poirytowany, czy stawiasz się w z takiej disadvantage sytuacji, tym twoje moce są silniejsze i zdobywasz większy bonus, nie? Do statystyk. To jest właśnie bardzo interesujące, jeżeli chodzi o Jujutsu Kaisen. I ogólnie to jest też ciekawe, ile naprawdę horrorowych shonenów w ostatnim czasie, że chodzi o Shonen Jumpa, się pojawiło, gdzie mieliśmy tego Kimetsu no Yaiba, w międzyczasie jeszcze właśnie Chainsaw Man się pojawił, jest Jujutsu Kaisen, był też zakończony Phantom Seer, który no długo nie zagościł, bo miał chyba tam 30 chapterów, zanim go skasowali. No a teraz w Manga Plusie wychodzi Monster Number 8, więc no tutaj trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o horrory, to chyba w życiu jeszcze tyle ich nie widziałem na łamach Shonen Jumpa. Ale... No taki trend ostatnio się wkręcił, ale to chyba dobrze, bo fajne serie powstają dzięki temu, nie? Coś innego niż przez ostatnie lata obserwowaliśmy. No i osobiście... Tak, jest to zupełnie inne. Tak, sorry, chciałam tylko dodać, że ja osobiście bardzo lubię takie horrorowe klimaty, więc no dla mnie to jest raj na ziemi.
I wbrew pozorom jeszcze w Jujutsu Kaisen główny bohater, protagonista wcale nie jest najgorszym bohaterem. Co dziwiło, bo ja przeważnie w takich seriach to błyszczą te postacie poboczne, a tutaj Itadori też całkiem daje radę. Da się go lubić, nie jest jakoś wkurzający. Faktycznie gdzieś tam myśli i rozwija się w takim, powiedzmy, że odpowiednim tempie, bo w pewnym momencie tam power scaling to poszybował. Wiecie, o który moment mi chodzi, jak on zaczął te Black Fisty używać. No to tam power scaling, moim zdaniem, troszeczkę za bardzo poszybował do góry. Ale ogólnie jako protagonista jest całkiem przyjemny. Z tego, co kojarzę, kolejne arki, to nie chcę spoilerować, ale naprawdę czekam na drugi sezon, bo tam się dopiero rzeczy będą działy. No i będzie też film, nie? Prequel ma się pojawić końcem roku, który ma zaadaptować tak zwany Vol Zero, gdzie mamy poznać wcześniejszego protagonistę przed Yujim, który właśnie był takim proto-heroesem tej serii, czyli Yute, i też na to bardzo czekam. Ogólnie mapa tak załatwiła po prostu tę adaptację i cały zeszły rok, co nie mieli, to głowa mała z Dorohedoro, później właśnie Jujutsu Kaisen, w tym roku znowu mają Jujutsu Kaisen końcówkę, tam gdzieś na kolejnych latach właśnie się Chainsaw Man kryje. W lecie chyba nawet mamy dostać preview do Chainsaw Man, o ile dobrze kojarzę, jak ma być impreza z okazji 10-lecia mapy. No więc mam nadzieję, że tylko ich pracownicy nie będą zajechani, bo to jeszcze oczywiście dochodzi do tego finał całej serii Attack on Titan, nie? Też ma się pojawiać w przyszłym roku na zimę. I Zombieland Saga, więc która teraz wychodzi. Są zarobieni. No. Naprawdę dużo serii mają, ale kurczę, trzeba przyznać, że udaje im się jakoś to trzymać w ryzach, nie? Nie ma tej samej warto sytuacji, co... Chciałem tylko dodać, że nie ma tej samej sytuacji, co przy JC Staff, jak było z One Punch Manem, czy jak obecnie jest z House Husband na Netflixie, gdzie oni po prostu mają tyle serii, że nad niektórymi pracuje ze trzy osoby na krzyż i później to wygląda tragicznie. Dobra. No, ja chciałem tylko zauważyć, że już w maju wychodzi manga na polskim rynku od wydawnictwa Vaneko. Pierwszy tom ma się pojawić, tam wyjdzie też prequel w tej serii, więc jeżeli będziecie tęsknić za anime, no to koniecznie sięgnijcie po mangę. Ona też pojawi się na naszej stronie, a może i na YouTubie, zobaczymy. Będziecie czytać? Zbierać od Vaneko? To ja co pewnie nie, bo tam za granicą siedzisz. No to chodzi, no niestety przez to, że polskie wydawnictwa nie wydają mang cyfrowo, więc no niestety... Wydają, na tym masz, na goglach. To można kupować. Oni to wydają teraz elektronicznie też. No. Tak? Trochę wolniej. Aż muszę zobaczyć. Nie, z tego co kojarzę, mangi, nowości od Studia JG trafiają dosyć regularnie na ich Yatta Readera. Vaneko z trochę... No co z głównym? Okay. Może nie poruszajmy tego tematu teraz, ale Vaneko również swoje tytuły udostępnia właśnie na sklepie Google. Już nie pamiętam jak... I JPF też. Tak, nie wiem jak to wygląda z nowościami, ale sądzę, że na pewno warto się z tym zapoznać, jeżeli ktoś mieszka za granicą albo woli wydania elektroniczne. No to teraz mnie zaskoczyliście i to jest coś, co na pewno sobie z wolnej chwili sprawdzę, żeby wspierać ten polski rynek mangowy. Ale zostawiając już Jujutsu Kaisen za nami, oddaję wam głos w sprawie Cells at Work sezon drugi, bo też widzę, że chyba oboje to oglądaliście, więc zdecydujcie, kto będzie mój pierwszy. To co? To co, 3 po 3 robimy? Tak, 3 po 3, ale co teraz? Ty pierwsza. O nie, dobrze, wygrałam. To tak, drugi sezon Hotaraku Saibo. Pierwszy sezon podbił moje serce uroczymi animacjami, walorami edukacyjnymi, właśnie miłą warstwą graficzną, więc czekałam mimo wszystko na ten drugi sezon jako taki miły przerywnik od na przykład horrorowych czy bardzo dramatycznych serii w stylu Jujutsu Kaisen czy ReZero czy Beastarsy, więc to była taka miła odskocznia. Osobiście bardziej przypadła mi do gustu druga seria jakby z tego uniwersum Hataraku Saibo Black, która wychodziła równolegle, bo jakoś ten drugi sezon Hataraku Saibo, nie wiem Jacek, jakie ty masz zdanie na ten temat, nadal było sympatycznie, nadal utrzymywało poziom, ale miałam wrażenie, że było troszkę nudniejsze niż pierwszy sezon. Nie wiem, jak ty odbierasz ten kolejny sezon. Ja przede wszystkim zostałem zaskoczony tym, że ma tylko 8 odcinków.
Jak dobrnąłem do tego ósmego, to miałem takie, no dobra, dziewiąty. Gdzie jest dziewiąty? Gdzie mogę znaleźć, nie? Wchodzę, jedna strona, druga, trzecia, torrenty, mówię, nigdzie nie ma. I mówię, o co chodzi? Nawet wklepałem w Google, kiedy będzie premiera dziewiątego, ale się okazało, że to już jest koniec serii. Na 8 odcinkach, dość nietypowy ruch. Szczególnie, że poprzednia miała 12 chyba odcinków, nie? Czy 13 tak, nawet. Tak, jak taką klasyczną liczbę odcinków, jak na serię. Taką jak Black teraz, bo Black miało już normalną ilość odcinków, a tutaj niestety na 8. Szczerze powiedziawszy, ja uwielbiam Hatarako Saibo, bo to jest seria, przy której ja się relaksuję. Dla mnie to jest miłe, po prostu uwielbiam oglądać te wszystkie przygody komórek i co tam się dzieje. Nie czułem, żeby mnie to nudziło. Właśnie moim zdaniem tutaj ciekawsze rzeczy doszły, bo na przykład postawiono momentami na dwie historie w jednym odcinku, co moim zdaniem też do tej serii świetnie pasuje. To pisałem też na Facebooku, że gdyby te dwie historie rozciągnąć na cały odcinek, to byłby turbo nudny, a tak mieliśmy dwie historie w jednym odcinku. Na koniec dostaliśmy chyba tam dwu czy trzy odcinkowy wątek, więc też było fajnie. Nie mogę powiedzieć, że się nudziłem bardzo, bo dla mnie to jest dokładnie to samo, co dostałem w jednym sezonie. To może być dla niektórych minus, że drugi sezon praktycznie nie wprowadza nic nowego. To jest dalej ta sama seria, czyli tą, którą pokochałem. Więc tak, Kamilka, wybacz, nie wiem, czemu cię nudziło bardziej. Mnie nie nudziło. Wątek z bakteriami mlekowymi to był po prostu... O, to było takie dobre. Chyba właśnie ten wątek z bakteriami mlekowymi, który był rozciągnięty na te trzy odcinki, troszkę mnie przynudził, bo oczywiście było bardzo urocze, ale no mimo wszystko brakowało mi tej głównej bohaterki czerwonej krwinki. Ogólnie bardzo mało jej było w tym sezonie i nad tym mocno ubolewałam. Białą krwinkę oczywiście uwielbiam, bo ja krwinka po prostu the best boy of this series, ale... To górował w tym sezonie, zdecydowanie. Jakby praktycznie pojawiał się w każdym odcinku i chyba po prostu szkoda mi było, że czerwona krwinka tak trochę odeszła na ten dalszy plan. I ten wątek z właśnie bakteriami mlekowymi nie zainteresował mnie na tyle, żebym dobrze się bawiła w całości przez te trzy odcinki. Co nie zmienia faktu, że to nadal był bardzo solidny sezon. Nadal dowiedziałam się bardzo dużo na temat funkcjonowania ludzkiego ciała, co też było plusem. Było bardzo dużo uroczych komórek, bardzo uroczej animacji. I dużo rozlewu krwi w bardzo uroczy sposób, też bardzo komediowy sposób, więc no ten sezon miał praktycznie wszystko to, co ten poprzedni, tylko no może ze względu... Krótszy był. Tak, może gdyby faktycznie ten sezon był nieco dłuższy i inaczej trochę by rozłożone akcenty, to może nie odczuwałabym momentami takiej nudy, ale mimo wszystko dobrze się bawiłam przy tej serii. I więc jeżeli chcecie nadrobić Hatarako Saibo, to przynajmniej wiecie, że tak, takie 20 odcinków, jeden wieczór i dacie radę. Tak, i no ja czułem mały niedosyt po tych 8 odcinkach. A nie wiem, czy też zauważyłaś ciekawą klamrę, bo tak jak pierwszy sezon kończył się wątkiem z komórką rakową, tak i drugi się kończy wątkiem z komórką rakową. Tak, stwierdziłam, że może nie warto o tym wspominać, bo to już trochę wchodzi w sferę spoilerową. Ale tak, to była taka... Kto miał obejrzeć, to już obejrzał. No nie oszukujmy się. Wiesz co? A może niektórzy nas słuchają, żeby dopiero się przekonać, czy warto się zapoznać z sequelem? O. Ale ja nie mówię, jak ten wątek się rozegrał, co tam się było, a był dużo, dużo inny. Bardzo odbiegał od tego poprzedniego. Faktycznie. Byłam zaskoczona niektórymi ruchami, które się pojawiły w tym wątku. Chociaż osobiście uważam, że ta walka była nieco zbyt rozciągnięta. O, może dlatego czułam momentami nudę, że niektóre wątki były zdecydowanie zbyt rozciągnięte w czasie i mogli je troszkę szybciej ukrócić. O, chyba dziękuję. Dzięki przytoczeniu wątku z komórką rakową zrozumiałam, dlaczego momentami się nudziłam. Dziękuję, Jacku. Rozwiązujesz moje problemy. Odpaliłem ci jakąś komórkę pamięci w głowie. Tak. I zadziałała. Tak czy siak, no sądzę, że nadal bardzo, bardzo solidny sequel i naprawdę polecamy. Tak. Tak, nie wiem, Jacku, czy chcesz coś więcej powiedzieć na ten temat? Hatarako Saibo? Totalnie nic więcej nie chcę powiedzieć na ten temat. Czekam na kolejny sezon. Okay, niech to trwa do śmierci mojej. Okej, okay, no to z takim dosyć akcentem zakończyłeś to makabrycznym, ale dobra, zostawmy już te tematy na boku i przejdźmy do Beastars. I może tutaj, skoro ja nic nie mówiłem, przy Cells at Work ja powiem swoje dwa słowa.
podobał mi się ten sezon. To była kontynuacja wątków praktycznie z poprzedniego, gdzie no, tamten zakończył się w dosyć dramatyczny sposób dla Luisa. Taki dosyć przełomowy w jego życiu, można powiedzieć. I tak samo cała akcja ratowania Haru z rąk Shishigumi była także dla naszego Legoshiego dosyć momentem kulminacyjnym w jego przemianie i tego, co chce robić w życiu, jak zachowywać i jak wykorzystać swoją wilczą naturę. No i tutaj mamy to pociągnięte, ponieważ okazuje się, że w końcu bierzemy się za rogi ze śmiercią Tema, kto był za nie odpowiedzialny i mamy całe śledztwo wobec tego, chociaż tak naprawdę to jest zaskakujące, że dosyć wcześnie się dowiadujemy, kim była osoba, która odpowiedziała za to morderstwo, która właśnie je popełniła na początku pierwszego sezonu, kiedy tak naprawdę to był taki moment wejściowy do całej serii. No i mamy dalej tutaj całą naszą kochaną dramę teenage'ową, gdzie no, mamy niepewnego siebie Legoshiego, który nadal jest taką ciepłą bułą, ale stara się trochę zmężnieć. Mamy nadal rozemocjonowaną Haru, chociaż już tutaj zaczyna się ten moment, gdzie ona tak naprawdę się odrobinę zaczyna odsuwać w cień względem Legoshiego i Luisa. No i sam wątek Luisa, który właśnie zostaje szefem mafii, jest absolutnie cudowny. Jego relacje z Shishigumi i resztą lwów są fantastyczne, jak się tam rozwija i jego spotkanie z ojcem i później jak Legoshi się w to jeszcze wplątuje wszystko, w ogóle cała przebieranka Legoshiego była absolutnie fantastyczna. Mam tylko trochę problemów z finałem, który był dosyć urwany, mi się wydawało, jakby tam zabrakło jeszcze jednego odcinka, żeby to ładniej podsumować, jakieś naprawdę wprowadzić sensowny epilog do całości. Jednak ta walka robiła dużo większe wrażenie w mandze, dużo większy miała wydźwięk i wagę niż miałem wrażenie po anime. Jednak zabrakło jakichś tych, no dosłownie tych 20 dodatkowych minut kolejnego odcinka, żeby lepiej to zakończyć. Tu jednak miałem to wrażenie urwania i wrażenie, że no jednak czegoś zabrakło, gdzie jednak w pierwszym sezonie, gdy Luis parował z tym pistoletem i jak Legoshi miał swoją akcję z Guinem ratowania Haru, tak tutaj ta walka w finale już takiego wrażenia na mnie nie zrobiła, ale ogólnie sezon mi się bardzo podobał i to jest nadal ten sam rewelacyjny Beastars, tak samo rewelacyjnie zanimowany 3D i muzyka i w ogóle cały artystyczna strona tego anime są fantastyczne. Szkoda, że też opening nie był powtórzeniem z pierwszego sezonu, gdzie postanowiono skorzystać z animacji poklatkowej. Tu mamy bardziej standardowy opening, ale ending jest absolutnie fenomenalny z tym rysowaniem, długopisem i tu mi się podobał absolutnie. Ja jestem ogólnie zadowolony poza finałem. To jest moje zdanie, tu mówiłem ja, Jacek 2.0. I oddaję głos Kamili. Wow, ty się odniosłeś się do tylu rzeczy, że aż nie wiem, od czego zacząć, więc może zacznę od ostatniej rzeczy, którą pamiętam z twojej wypowiedzi, czyli o openingu i endingu. W ogóle za oba muzycznie był odpowiedzialny, to jest chyba zespół Yoasobi. Tak, to jest chyba zespół, ale... To znaczy, ja muzycznie nie mam nic do zarzucenia. Bardziej chodzi, jeżeli o opening, to szkoda, że nie zdecydowali się tak jak w poprzedniej osłonie na użycie animacji, która jest bardziej nietypowa dla anime, nie? No, to jest po prostu jeden mój zarzut. Ale z drugiej strony jakby sam opening też graficznie bardzo mimo wszystko ładnie wyglądał. Jakby dobre tempo też dostosowane do muzyki. Sam ending jest przepiękny i jest jednym wielkim chodzącym spoilerem, a przynajmniej dla osób, które wiedzą, o co chodzi. To tak, ten ending jest jednym wielkim spoilerem i to jest mój zarzut, tak odniosę się do endingu i to połączę odnośnie wątku Luisa, bo mam wrażenie, że anime mimo wszystko niewystarczająco dobrze pokazało Shinsengumi i relacji, która wytworzyła się między Luisem a lwami, że całość pod koniec, zwłaszcza właśnie w finale, wyszła nieco melodramatycznie i niezrozumiale, że jakbym miała informacje na temat relacji pomiędzy Luisem a Shinsengumi tylko na podstawie anime,
to byłabym trochę zdziwiona, zaskoczona niektórymi decyzjami, które podjęły poszczególne postacie, że właśnie zabrakło mi trochę takiego większego backstory i zwrócenia uwagi na te postacie. Już naprawdę ten ending dał mi większą dawkę emocjonalną odnośnie Luisa i Górka Wodna. Jak się nazywał ten dev, z którym on tak się zakumplował? Jacku, weź mi pomóż. Też teraz nie pamiętam. Właśnie, nawet nie pamiętam, jak on ma na imię. To jest najgorsze, że mam wrażenie, że to jest mimo wszystko ten spory minus anime, że nawet że w Mance miałam wrażenie, że wątek Luisa i Shisigumi to było i Shisigumi i Luis i że faktycznie poznawaliśmy bardziej obie te strony, a w anime nie, no mamy tylko Luisa, jego teen dramę, och nie, jestem dramatycznym bohaterem, teraz muszę walczyć o przetrwanie, inne takie rzeczy i właśnie mam wrażenie, że tutaj zabrakło większego dobudowania tych postaci, żebym bardziej się zaangażowała emocjonalnie w wątek Luisa, ale nadal uważam, że to była naprawdę dobra adaptacja i naprawdę dobry drugi sezon. Druga kwestia, którą chciałabym poruszyć, to oj tak, Luis Legoshi, wybacz Haru, ale to jest ten moment, w którym naprawdę intensywnie zaczęłam shipować Luisa i Legoshiego w mandze. W anime jest dokładnie tak samo. Zresztą, że w Haru faktycznie troszkę zniknęła na drugi plan. I w anime to widać jeszcze dobitniej niż w mandze. W mandze dopiero tak w połowie drugiej połowy mangi. Tak brzmi to dosyć zagmatwanie, ale dosyć późno się zorientowałam w trakcie lektury mangi, że faktycznie ta Haru gdzieś zniknęła. W anime to już widzę dosyć wyraźnie w tym momencie. Trochę to jest, no jest to przykre, bo mimo wszystko Haru jest dosyć interesującą postacią i no ona jest mimo wszystko głównym motorem popędowym wszystkich działań, które podejmuje Legoshi, a jej praktycznie nie ma, więc to było troszkę dobijające. Ale jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, za które pokochałam Beastars, no to widziałam je tutaj jeszcze dobitniej niż wcześniej. Czyli na przykład świetna muzyka, animacje walki też były świetne, jak właśnie, zwłaszcza jak Legoshi się uczył walczyć i testował nabyte umiejętności w praktyce, to było naprawdę dobrze zrobione, dobre tempo też odcinków. Naprawdę te odcinki od tak mi mijały z tygodnia na tydzień, naprawdę czekałam na te odcinki. Nowe postacie, które też się pojawiły, jak na przykład figura naszego mordercy. Co w trakcie lektury mangi byłam bardzo zaskoczona, że to nie zostało rozwiązane w bardzo prosty i bardzo efektywny sposób, tylko podzielnięto to dalej, ale dzięki temu mogliśmy faktycznie poznać motywację naszego mordercy, zwłaszcza, że one też nie były tak do końca proste. Pina, który się pojawił, też był świetny. Jeszcze Kajiuki, który mu odgadał głos, to czasami ta charyzma Erena się przebijała. Więc naprawdę bardzo solidny drugi sezon. Brakowało mi po prostu właśnie bardziej wgryzienia się w wątek Luisa i Shisigumi. Górka Wodna, Shisigumi. Już nie wiem, czy to dobrze wymawiam, ale tak czy siak w jej mafii. O. I tak, to zakończenie było bardzo urwane i przez to wyszło troszkę sztucznie. A przynajmniej nie czułam takiej satysfakcji, jaką odczuwałam w mandze po zakończeniu tego wątku. Więc tak tutaj mówiła Kamila, pozdrawiam serdecznie. No jednak troszkę ten drugi sezon, chyba w drugiej połowie tych 12 odcinków, które wydano, gonił mi się wydaje, że wiele rzeczy tam przyspieszono i przez to nie miałem takiej wagi, jak to miało w mandze. Więc widzę, że tutaj dzielimy podobne wrażenia, jeżeli chodzi o drugi sezon Beastars. A tym wem był Ibuki. Tak, Ibuki. W mandze naprawdę polubiłam Ibukiego, bo mam wrażenie, że też jego relacja z Luisem była bardziej skomplikowana i przede wszystkim byłam w stanie ją zrozumieć. Po obejrzeniu anime kompletnie nie rozumiałam motywacji Ibukiego i co on właściwie chce od tego Luisa. Więc no tutaj niestety to anime trochę poległo w moim odczuciu, ale tak czy siak to był naprawdę solidny drugi sezon i będę czekała na kolejne. Okej, no to już zostawiamy Cheriton Academy i przenosimy się w dzikie ostępy Japonii. I drogi Jacku, jak ci się podobało biwakowanie w Yuru Camp 2? Szczerze powiedziawszy, o Yuru Camp nie mam zbyt wiele do powiedzenia. Z jednej strony dlatego, że obejrzałem pół serii dopiero. Nie zdążyłem przed podcastem niestety nadrobić go do końca.
więc nie wiem, czy tam od drugiej połowy jakieś wodotryski, ale ja z drugim sezonem Yuruka mam dokładnie to samo, co z Hataraku Saibo. Dla mnie ta seria pod względem klimatu, przedstawianych rzeczy praktycznie się nie zmieniła. Dostałem dokładnie to samo, co w pierwszym sezonie, czyli to, co lubię. Ładne widoki, kempingowanie, cute girls doing cute things. Jedyne, co na plus mogę powiedzieć o drugim sezonie, zmieniła się troszeczkę warstwa graficzna. A może mi się tylko tak wydaje, ale zauważyłem różnicę w designie postaci, że one teraz, nasze dziewczynki wyglądają trochę bardziej poważnie i też wydaje mi się, że to pasuje bardziej do aktualnej fabuły, bo tam one też zaczęły pracować, zbierać pieniążki. A oprócz tego to co, wyjazdy, ładne widoki, fajna muzyka, fajne openingi, czyli dokładnie to samo, co widzieliśmy w pierwszym sezonie. Kolejne anime do relaksowania. Nie wiem, może Kamila chciałaby jeszcze coś dodać do tego, ale moim zdaniem Yuru Camp to można o każdym sezonie powiedzieć dokładnie to samo. Co za podsumowanie. W każdym bądź razie jestem na bieżąco zarówno z polskim wydaniem mangowym, jak też obejrzałam cały drugi sezon. Naprawdę czekałam na ten drugi sezon, mimo że to są po prostu cute girls doing cute things na biwaku. Ale odnośnie tej warstwy graficznej tutaj trudno mi się odnieść. W sumie dla mnie one wyglądają tak samo. Ale warstwa graficzna tak czy siak utrzymuje bardzo przyjemny poziom i bardzo przyjemnie mi się oglądało. Mam wrażenie, że ten drugi sezon jest o wiele zabawniejszy i o wiele więcej się tutaj dzieje niż w poprzednich sezonach. Może to też wynika z tego, że jakby bohaterki bardziej rozmawiają ze sobą, jest więcej interakcji pomiędzy poszczególnymi postaciami, więc obserwowanie tego było naprawdę urzekające. Też to, w jaki sposób rozwinęła się więź pomiędzy Rim a Nadeszko, czyli naszymi głównymi protagonistkami, bardzo mnie urzekło i naprawdę przyjemnie mi się oglądało tę dwójkę, jak te dwie totalnie odmienne od siebie nastolatki, no mimo wszystko połączyła ich ta miłość do kempingowania i jak obie się otwierają na siebie i na nowe doświadczenia, to było naprawdę przeurocze, więc ogólnie jeżeli szukacie serii, przy której możecie się zrelaksować, dowiedzieć się nieco ciekawostek na temat kempingowania, a przy okazji jest tam jeszcze trochę humoru, uroczych postaci, to naprawdę bardzo polecam, to był naprawdę bardzo solidna kontynuacja. No niestety długo przyjdzie nam poczekać na ewentualną kontynuację, ponieważ drugi sezon praktycznie zanimował, aż zobaczę ile jest aktualnie tomów mangi, no ponad 10 powiedzmy, no to no mniej więcej zaadaptowali wszystko, co można było zaadaptować na ten moment, więc naprawdę przyjdzie nam długo poczekać na kolejne sezony, ale tym bardziej polecam zapoznanie się z tą serią, dzięki niej aż nabrałam ochoty, żeby po prostu wyruszyć w tripa po Polsce z namiotem, jakimś kajakiem, po prostu sobie samotnie kempingować. Więc serdecznie polecam. Przez świat na fazie. Może nie na fazie, w sensie na trzeźwo też się można dobrze bawić, ale to akurat taki easter egg dla tych, co lubią podróżnicze, vlogerów podróżniczych. Ale trzeba też zaznaczyć, że Yuru Camp świetnie się sprawdza w rewatchowaniu. Tą serię naprawdę, jak ktoś potrzebuje odetchnąć po ciężkim dniu, to śmiało można sobie jakiś losowy odcinek Yuru Camp puścić i też się będzie dobrze bawił. Tak, zgadzam się z tym absolutnie. Więc 10 na 10 w skali relaksu polecamy. Tak, chillera utopia, tak. Polecamy. To tak, chyba pora tak, przejść. Low-fi anime to relax and study, tak. O, to tak. Klimatem bym to porównała do low-fi hopów, że po prostu sobie puszczasz w tle i się relaksujesz. Taki animowany low-fi hop. Okej, okay, no to Yuruka mamy za sobą i teraz przenosimy się w przyszłość, która wygląda bardziej jak przeszłość, czyli do Dr. Stone Stone Wars i podobnie jak poprzednio, skoro oboje się wypowiadaliście o poprzednim anime, to tak samo ja tutaj zacznę o Dr. Stone. No i to jest nadal ta sama dobra historia o tym, jak z wieków mrocznych, z wieków
neolitycznych, nasz Senku wyprowadza resztki ludzkości ku światłości oświecenia i rozwoju technologicznego. I mamy tutaj tym razem starcie już takie bezpośrednie z naszym głównym przeciwnikiem, Tsukasą, który zbudował swoje imperium ludzi pierwotnych i tam sobie próbuje odbudować społeczeństwo, które jest bardziej prymitywne, kieruje się zasadami najsilniejszy ma rządzić i tyle. No a Senku oczywiście, jak to on, chce przywrócić całą ludzkość ze wszystkimi dobrami i wadami i ku temu zmierza. Nie? Cały czas mamy kolejne wynalazki, kolejne stopnie rozwoju, jego relacja z Chrome jest rewelacyjna, Kohaku też jest świetna, no to jest dalej ta sama historia, nic się zobaczyć aż dramatycznie nie zmieniło poza samym finałem, gdzie no dużo mieliśmy więcej emocjonalności, dużo więcej akcji było też, gdzie no już mieliśmy to główne starcie tego sezonu i poza tym naprawdę mi się to podobało pod względem historii. Niestety mam sporo do zarzucenia, jeżeli chodzi o warstwę animacji, bo to anime wygląda naprawdę średnio. Jest tutaj naprawdę pod tym względem rozczarowujące miejscami, gdzie ani te projekty postaci, ani po prostu strona artystyczna nie uzasadniają, jak kiepska animacja jest miejscami, jak bardzo często to bywa sztywne, jak mało klatek tej animacji jest, jak w ogóle jest masa sztuczek, żeby uniknąć w ogóle pokazywania, animowania czegokolwiek. I jest to bardzo rozczarowujące moim zdaniem, gdzie no jednak, o ile byłem w stanie na to przymknąć oko w pierwszym sezonie, już na etapie drugiego sezonu jestem tym bardzo, bardzo rozczarowany i naprawdę chciałbym, żeby w końcu jednak TMS Entertainment wzięło się porządnie, tym bardziej, że to jest naprawdę popularne anime i popularna w ogóle manga i jej adaptacja naprawdę zdobywa dużą oglądalność, więc naprawdę nie rozumiem, skąd te oszczędności, jeżeli chodzi o techniczną stronę tego i kurczę, no, Jacku, to szczerze? Jest... To nie zauważyłem w ogóle, żeby tam jakakolwiek biedna animacja była. Nie no, ale jak kompletnie wiesz, nie rzuciło mi się w oczy. Mi się to mocno rzucało, szczególnie jak stawiamy obok Jujutsu Kaisen, które wyglądało tak dobrze i jak później przechodzimy właśnie do Dr. Stone'a, no to jednak mi to zgrzytało i ja zgrzytałem zębami na to i jednak to mi dosyć przeszkadzało. Ale tak poza tym, no, mamy powrót Yuzurihy i Taiju, którzy no, są fajnym dodatkiem, gdzie na początek Taiju rzeczywiście mógł trochę irytować, ale jako członek szerszej ekipy i większej grupy osób sprawdza się znakomicie i w ogóle cały konflikt był super i jak to rozwiązano też mi się bardzo podobało. No, pod tym względem, jeżeli chodzi o charaktery postaci, to jak je prowadzono, ja jestem bardzo zadowolony. Ja cały czas uważam, że no, to jest jeden z lepszych shonenów, jakie wypuścił Jump w ostatnich latach, więc no tutaj no ciężko było to spierniczyć. No niestety, jak wspominałem, mam swoje problemy pod tymi względami i to jest tyle, co chciałem powiedzieć. Okej, okay, Jacku, ty w ogóle oglądałeś drugi sezon Doktora Stone'a, czy nie? Tak, ja? Ty. Tak, oczywiście oglądałem. Nawet pisałem na fanpage'u o nim. Dla naszych wiernych czytelników. Tak widać, dużo osób ogląda, nikt nie chce pisać. Widzicie, słuchacze, czytelnicy, jak oni was szanują. Tak, dokładnie. Tragedia. No jeżeli chodzi o warstwę animacyjną, to powiedzmy, że mam podobne zdanie co nasz ukochany szef, że, że w sumie nie zauważyłam, żeby była jakoś wyjątkowo kiepska. Powiedziałabym, że była w porządku jak na standardy animacyjne, chociaż ja, jeżeli chodzi o takie kwestie animacyjne, to nie jestem aż taką, aż tak na to nie zwracam uwagę, bardziej zwracam właśnie uwagę na aspekt muzyczny i na przykład czołówki, zarówno czołówka, jak i ending bardzo mi się podobały w tym sezonie. Opening i ending były naprawdę sympatyczne. Ja tak bardzo nie lubię tego openingu. Ten opening był okropny. O, dla mnie bardzo pasował klimatem. Ending był super, nie? Ale
opening mi się zupełnie nie podobał i ja się zresztą śmiałem tam na konfie, że najbardziej emocjonalnym, najbardziej takim hype'owym momencie w anime użyto opening'u z drugiego sezonu, bo był najlepszy, nie? I nawet w studiu sobie zdawali z tego sprawę, jak użyli tam, żeby zobrazować tam muzycznie tą scenę. A dla mnie akurat muzycznie ten opening z tego sezonu był osobiście najlepszy, no ale no, to po prostu mój prywatny gust muzyczny. Natomiast to, co jest o wiele ważniejsze w przypadku tej serii, to może podsumuję to najprościej jak się da, że bardzo mi się ogólnie podobał Dr. Stone, dobrze mi się to oglądało i to jest ogólnie naprawdę w porządku seria, dopóki za bardzo się nie wczytujemy w to, co się tam dzieje w tle, czyli dopóki nie zastanawiamy się nad związkami przyczynowo-skutkowymi i nad fabułą, bo sam konflikt pomiędzy Tsukasą i Senku jest naprawdę grubymi nićmi szyte i no od początku nie byłam przekonana, co w ogóle co do zasadności samego konfliktu, ale już mniejsza, bo same przygotowania do tej wielkiej wojny, do tych Stone Wars pomiędzy Senku a Tsukasą były naprawdę ciekawe, dobrze mi się to oglądało, ale jak już przyszło co do czego, czyli do faktycznych wojen, to już byłam nieco rozczarowana. Znaczy podobał mi się sposób, w jaki ostatecznie rozwiązano ten konflikt, był zaskakująco rozsądny, chociaż sam sposób przeprowadzenia tej walki całkowicie odbiegał od tego, czego się spodziewałam, czego oczekiwałam po tej serii. Może to też wynikać z tego, że no, mimo wszystko w epoce Kamienia Łupanego no to ciężko jakieś bardziej zaawansowane techniczne bitwy, ale no, same te Stone Wars tytułowe no, nie były zbyt interesujące i dla mnie to była akurat najsłabsza część tego sezonu, ale cała reszta była naprawdę fajna. Bardzo polubiłam Kohaku. W poprzednim sezonie była trochę irytująca, zwłaszcza no bardzo pasował do niej ten przydomek Gorelicy, ale w tym sezonie naprawdę rozkwitła jako postać. Ukochany Senku jak zawsze, też Gen, Chrom. Naprawdę miło mi się zrobiło, jak zobaczyłam w końcu Taiju i Yuzuriha, bo też obie postaci mam wrażenie bardzo dojrzały przez ten cały czas. Tsukasę jak nie rozumiałam, tak nadal nie do końca rozumiem jego wszystkich motywacji, ale powiedzmy, że jestem w stanie przełknąć tę postać, zwłaszcza po jego ostatniej konwersacji, jaką przeprowadził z Senku. To była naprawdę wzruszająca scena, aż mi się łza mignęła w oku. Więc generalnie to był naprawdę, no, to był naprawdę sympatyczny drugi sezon. Będę czekała na kolejny jako taki luźny shonen, przy którym po prostu mogę dobrze spędzić czas, zwłaszcza, że tempo tych odcinków było naprawdę dobre. Nie wiem nawet kiedy nadrobiłam te wszystkie 11 odcinków, bo już to oglądałam po zakończeniu całego sezonu, czyli tak wszystko naraz. Połknęłam te odcinki chyba w 2 dni, więc to już dużo świadczy o samej serii. Ogólnie uważam, że dobry sequel, chociaż bez fajerwerków. Tak. 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 Czy mogę teraz ja? Tak, może, tak proszę, możesz teraz, proszę, ty pozwalam. Dziękuję bardzo. Tak więc ode mnie, no co, mieliśmy Redemption Arc Tsukasy i on był. I tu można postawić kropkę, był i dobrze, że się skończył. Bo moim zdaniem Dr. Stone dopiero będzie rozkwitał, że najciekawsze rzeczy to właśnie teraz, jak już się przeszła ta paplalina z Tsukasą, ta głupia wojna, to teraz będą ciekawsze rzeczy w mandze. W mandze były już ciekawsze rzeczy, teraz będą ciekawsze rzeczy w anime. Co do drugiego sezonu, no moim zdaniem Chrom tutaj błyszczał. To jest MVP sezonu, moim zdaniem, naprawdę świetnie się rozwinął, świetnie się go obserwowało. Szczególnie jak zaczynał używać szarych komórek, nie był tylko gdzieś tam komediowym aspektem i gdzieś tam w cieniu Senku stał, tylko widać, że już jest prawdziwym obywatelem Królestwa Nauki. A co poza tym, wydaje mi się, że fajnie, gdyby seria troszeczkę zwolniła. Też o tym pisałem na fanpage'u, że chciałbym zobaczyć, jak Senku tworzy coś, co pomoże rozwinąć życie w tej wiosce, że może nie tyle będzie jakimś tam technicznym odkryciem, gdzieś tam auta, czy inne telefony, maski gazowe, tylko coś takiego, co po prostu ułatwi życie, ułatwi, nie wiem, rolnictwo, ułatwi hodowlę zwierząt, takie bardziej przyziemne rzeczy, żeby ta seria troszeczkę w tę stronę poszła, zamiast tak gnać do przodu z wynalazkami. Teraz wiem, że statek będą budować, no to
Też tak troszeczkę nie będzie na to czasu, ale chciałbym zobaczyć w końcu Doktorze Stone'ie, jak odkrywa się, nie wiem, jakieś lepsze narzędzia, żeby ta wioska się też troszkę rozwinęła, no bo co z tego, że oni wybudują jedno auto, trzy maski gazowe, jak ta wioska i tak będzie dalej w epoce kamienia łupanego, nie? Więc wolałbym skupić się bardziej na takich przyjemnych rzeczach w kolejnych sezonach, ale drugi sezon oglądało mi się przyjemnie. Mówię, no dobrze, że się ten ark skończył, ta wojna była dla mnie taka, no była, musiała być, musiał być jakiś antagonista, powiedzmy, chociaż ostatnie sceny, kiedy jak już Senku robi tę minę płaczliwą, to łapie to za serce, bo jak wiadomo, Senku nie jest zbyt emocjonalny i jak się troszeczkę rozkleja, to chwytało mnie to za serce. Koniec końców wyglądało mi się to po prostu przyjemnie. Bez większych wodotrysków, jak Doktora Stone'a lubię, chętnie go śledzę, ale mam nadzieję, że będzie coś ciekawszego teraz w anime. I będzie. Tak. To mówiłem. No ja, bo już od razu zapowiedzieli, nie? Trzeci sezon, tak. Że powstaje, że ma mieć swoją premierę, nie wiem, chyba w tym czy przyszłym roku. Oj, to nie wiem. A potwierdzili coś, czy tylko zapowiedzieli, że ma być? Chyba zapowiedzieli, że będzie tego, że wrócą, nie? Że dalszą część fabuły troszeczkę pokazali. Dokładnie, ale chyba dokładnie daty nie wspominali. Nie, ale się zgadzam, że ten ostatni finałowy odcinek był bardzo dobry. Rzeczywiście był bardziej emocjonalny i animacją był dużo lepszy niż poprzednie 10. Oj, nie odpuścisz tej animacji. Wiem, że się powtarzam. Ja wiem, że się powtarzam i po prostu na to za co. Ale jestem po prostu entuzjastą technicznej strony też, tak jak są animacje wykonane, więc dlatego o tym często mi się zdarza wspominać. Ale już zostawmy Dr. Stone'a. Chyba, że jeszcze coś macie do powiedzenia. Nie, ja już powiedziałam wszystko. Chyba nie. Okej, okay, no to ja też ponownie się zamykam, bo macie tutaj The Slime'a, sezon drugi i też tutaj oddaję wam głos jak przy Rukam czy Cells at Work, więc no ja milknę i do usłyszenia za chwilę. Dobrze, to... Dobra Kamila, 3 po 3. 3 po 3, 3 po 3, działaj Jacek. Czy wygrałaś? Skurde, no jak? Dobra. Slime 2. Slime 2 to był bardzo sinusoidalny sezon, bo zawsze mam wielkie nadzieje co do Slime'a, bo ja bardzo lubię Slime'a, lubię to oglądać, to jest w zasadzie jeden z nielicznych isekajów, które faktycznie mogę oglądać i nie czuję, nie wiem, cringe'u i gówna na ekranie. Z tym, że Slime 2 jest bardzo ugrzecznione. W sensie to mi się wydaje tak, że w świecie, drugi sezon, gdzie skupił się na całych tych politycznych gierkach, knowaniach, planach tajnych, to główny bohater nie pasował totalnie do tego, był zbyt taki, nie chcę powiedzieć płytki, ale zbyt łatwowierny, zbyt protagonistyczny. Brakowało mu troszeczkę odcieni szarości, czy nawet czerni w takiej jego wielkiej dobroci. Nie wiem, czy Kamila też tak odniosłeś wrażenie, wiem, że na pewno nie podobała ci się końcówka, tak? To tobie? Nie podobała się końcówka, co tam... A nie, to nie mi. Mi akurat końcówka się bardzo podobała, nie? Bo sądzę, że... To Mikołaj mówił. Mikołaj mówił, że tam było totalnie niepotrzebna brutalność, nie? A to właśnie w moim odczuciu to, w jaki sposób Rimuru teraz podąża, jest coś, co na pewno będzie głównym motorem napędowym, żebym się zabrała za kolejny sezon. Tą drugą, w sumie to jest tak naprawdę, tak, to jest drugi sezon, czy to jest druga połowa jakiegoś tam sezonu? Bo już się pogubiłam, bo strasznie krótki był ten sezon, co nie? Nie, drugi sezon. Po prostu drugi sezon, tylko krótki. Drugi tak, na pewno będę czekała z niecierpliwością na kontynuację, bo zakończenie dosyć przetasowało szachownicę, zwłaszcza w przypadku Rimuru, ale też Mirim i ogólnie całego środowiska władców demonów, ale też świadka tego politycznego. Miał nadzieję, że nieco bardziej poruszą ten aspekt polityczny, bo tak na dobrą sprawę nie za wiele jeszcze wiemy na temat państw sąsiadujących z naszym królestwem potworów, któremu włada nam jaśnie paniujący Rimuru sama. Ale też jestem bardzo ciekawa, w jaki sposób to, co się stało pod koniec tego sezonu, wpłynie na samego Rimuru i na jego zachowanie odnośnie swoich poddanych, ale też ludzi jako rasy i ogólnie w jaki sposób to wpłynie na zmianę przez niego polityki, o ile w ogóle postanowi zmienić coś w swoim postępowaniu. Mam wrażenie, że
że nie. A właśnie mam wrażenie, że tak, że przynajmniej on, że to jest ten moment, w którym on musi zrezygnować z tej swojej dobroci i naiwności. Oczywiście nadal będzie starał się działać prawowicie, nawet nie wiem jak to nazwać, nadal będzie starał się być dobrym człowiekiem, dobrym slajmem, ale już bez tej dawki naiwności, w której, no bo mimo wszystko Rimuru do tej pory żył w takiej bańce szczęśliwości i radości, że ma swoje państwo, jest otoczony bliskimi ludźmi, którzy mu ufają, którzy są silni, on sam też był, jest bardzo potężny i on do tej pory żył w bańce, że no nikt nie może mu zagrozić i że no nic złego nie ma prawa się stać. No i uwaga, stało się. Więc ta bańka trochę pękła w tym momencie. I sądzę, że Rimuru musi zmienić swoje zachowanie i mam wrażenie, że w tym kierunku zmierza ta seria. Jeżeli nie zmierza w tym kierunku, to będę mocno rozczarowana. A co ty na ten temat uważasz, Jacek? Właśnie ciekawi mnie, jak to wypada w nowelce, bo z tego co pamiętam, to nowelka jest właśnie bazowym dziełem do tego, czy tam Rimuru faktycznie podąża troszeczkę bardziej mroczną ścieżką. On tu miał jeden moment w tym sezonie, miał moment, kiedy mógł odpalić tryby berserka i się wkurzyć i faktycznie z odpowiednią dozą brutalności zemścić się na swoich wrogach, bo to by bardzo ciekawy plot twist właśnie do całej tej miłej i pozytywnej serii wprowadziło, tak jak wprowadziła zmianę Erena w czwartym sezonie ataku Titanów, prawda? Jakby Rimuru nagle właśnie z tego dobrego, zawsze pokojowego chłopa stał się kimś, kto okej, on idzie na układy, może być dobrze, może być pokój, ale jak go ruszycie, no to on wam udowodni, że nie powinniście tego robić. No tu niestety został przyhamowany. Nawet ta jego zbieranie dusz było bardzo delikatnym sposobem, bo tam tylko jedna igiełka szła, prawda? To nie było coś, co wszystkich wrogów by na szczępy rozerwało. I ja na przykład czuję niedosyt trochę właśnie w tym, bo dla mnie to było jeszcze trochę zbyt mało. To jest nie na ten poziom gniewu, jaki on powinien czuć, prawda? No i też, dlaczego ta seria jest taka pozytywna? To może dlatego, że tam nie ma konsekwencji z tego, co się działo. Bo zobacz, że cała ta mini wojna, cały ten napad na Królestwo Rimuru nie przyniósł, oprócz tego, że on ewoluował, to nie przyniósł żadnych innych konsekwencji. Nikt nie umarł, wszyscy przeżyli. Dla mnie to nie ma poszlak do tego, żeby Rimuru teraz stał się bardziej mrocznym bohaterem, bo tak naprawdę nic nie stracił. To znaczy nawet mi nie chodzi, że on musi stać się koniecznie bardziej mrocznym bohaterem, bardziej żeby wyrósł z tej naiwności i mimo wszystko zaczął myśleć o otaczających go państwach, o sytuacji politycznej, w jakim jego państwo się znajduje, o Mirim, która robi teraz bardzo interesujące rzeczy w sąsiednim kraju. Właśnie, no on nawet nie musi stawać się mroczny. Sądzę, że nie w tym kierunku zmierza ta seria, a przynajmniej w tym kierunku autor nie chce podążać. I akurat się nie zgadzam, że ta scena, o której oboje myślimy, była za mało brutalna. Sądzę, że była wymierzona tak w punkt, zwłaszcza, że Rimuru wszedł wtedy w tryb autopilota, nie wiem, czy zauważyłeś, więc trudno, żeby tryb autopilota wykazywał jakąś nadmierną brutalność. Po prostu miało jedno zadanie do wykonania i wykonał je z bezwzględną precyzją, więc sądzę, że to akurat to było dosyć dobrze poprowadzone. I cały motyw zemsty i zdobywania dusz w określonym celu było naprawdę dobrze poprowadzone. Właśnie mam wrażenie, że tak jak w twoim przypadku, że ta seria była taka sinusoidalna, że druga połowa była naprawdę dobra, przy pierwszej troszkę się nudziłam, a przynajmniej przez dłuższy czas zastanawiałam się, dokąd to wszystko zmierza, bo widziałam, że zmierza do czegoś, ale nie miałam za bardzo pojęcia do czego. To, że działania Rimuru nie niosą ze sobą praktycznie żadnych konsekwencji, z tym się zgadzam i to jest duży minus tej serii, że nieważne co złego dzieje się dookoła, to wszystko jakoś zawsze kończy się optymistycznie. Happy endem, a to nie tak działa. Albo kończy się happy endem dla Rimuru, niekoniecznie dla jego wrogów, ale to już jest inna sprawa. Ale w momencie, kiedy Rimuru faktycznie zaczął ponosić konsekwencje, to no dobra, to zrobimy tutaj taki myczek, tutaj drugi taki myczek i wszystko odkręcimy. No jakby... Tak, bo on już na pewno zrozumiał, co zrobił źle, już sobie pocierpiał, to teraz wszystko musi być tak, pięknie. Tak, albo nie? Kiedy Rimuru, to co mnie najbardziej rozbroiło od środka, to moment, kiedy Rimuru zaczął przepraszać jego podwładnych, jego bliskich, że
jakby wybaczcie, to moja wina, bla, 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 bla. I wszyscy zaczęli go pocieszać i przyjmować winy na siebie, mimo że to była ewidentnie wina Rimuru. Więc nawet, więc ta seria nawet robi taki wybieg, że nawet Rimuru nie może poczuć wagi, jakby poczucia winy i konsekwencji swoich czynów. Odpowiedzialności za swoje decyzje, on jest odpowiedzialny za całe państwo, jakby on nie może prowadzić aż takiego prywolnego trybu życia. Co nie zmienia faktu... No bo tam wtedy były jakieś interesy chyba załatwiał, nie? Gdzieś tam sobie w knajpie tak, siedział. Tak, właśnie, jego państwo umiera, a Rimuru się bawi w pubach, no ale to już mniejsza. Tak czy siak... Kurczę, mam wrażenie, że mówimy to o każdej serii, o której tutaj dzisiaj mówimy, że dobrze się bawiłam przy tym drugim sezonie, ale był strasznie nierówny. I ja liczyłem na więcej. Liczyłam na więcej walki. Na więcej brutalności. Liczyłam na więcej intryg, o, to ja odpowiem w ten sposób. I antagoniści byli naprawdę słabi. Że... No, raczej nic ciekawego tam nie pokazali, bo to naprawdę pionki na planszy, które... Ale, o to właśnie, dobrze, że zaznaczyłeś to, bo w momencie, kiedy oni mieli już tam swoje finałowe pojedynki, to animacja to było złoto, szczególnie jak walczył ten staruszek, przepraszam, nie powiem, jak ma teraz na imię, ale to, co tam pokazali, jeżeli chodzi o animację, to ja tak szeroko oczy otworzyłem, mówię, co tu się dzieje, czy to dalej slime? Hakuro. I tak chyba... Tak, podobało mi się, jak na scenę właśnie wjechał Król Orków i Hakuro i... Wyjaśnili. Siadajcie, małe gnojki, zobaczycie, co znaczy posiadać prawdziwą siłę, nie? Tak, dokładnie tak. Mam no. Tam iść do kąta, siup toporem w łeb. Tak. W ogóle w tym sezonie, nie wiem, czy kojarzysz, ale jeszcze wychodzi ten Suraniki i to jest takie bardziej slice life'owe, obyczajowe, komediowe ujęcie slime'a. Z tego, co czytałem, to jest bardzo pocięte. Nie oglądałem jeszcze, ale czytałem tam opinię u Adaniowego Gala, że strasznie pocięty jest ten materiał. Okej, okay, nie znam oryginału, ale ze swojej strony mogę powiedzieć, że naprawdę przyjemnie mi się to ogląda. Takie Herakampu, tylko isekajowe. Okay. Więc jeżeli nasi ukochani słuchacze macie potrzebę jakby kontynuacji przygód ze slime'em, to z tego sezonu ze swojej strony polecam bardzo serdecznie ten Suraniki. I sądzę... Do slajmienia tak, do slajmienia. A następny sezon wychodzi już na lato tak? Chyba, nie? Albo na jesień. O, to dosyć szybko. To nie było tam zapowiedziane właśnie, że... A nie jest to tak, że to jest jeden ten sam sezon, tylko podzielony na dwie części? To dlatego miałam wrażenie, że jest tak którąś tam częścią całości. Tak, masz rację. Chyba na lato wyjdzie druga połowa drugiego sezonu, tak. W sezonie letnim wyjdzie druga połowa drugiego sezonu. No i dogadaliśmy się. Tak, więc jak się musicie doslajmić, to macie taki fajny slice of life'owy przerywnik. A my do slajma wrócimy na wakacje. Ciekawe, czy tym razem w bardziej pochlebnych słowach, czy znowu będziemy narzekać. Dobrze, to tym... to teraz takim... Średnio miłym akcentem. Tak, średnio miłym akcentem przepłyniemy do innego isekaja, który w tym przypadku to była druga część drugiego sezonu. Dlaczego oni to dzielą na połówki? To jest naprawdę skomplikowane. Już to tłumaczyłem. Tak, już pomijmy to, ale skoro teraz, Jacku, przez długi czas milczałeś, to opowiedz nam o swoich wrażeniach z drugiego partu, drugiego sezonu ReZero. Ja jestem zachwycony nadal tym drugim sezonem. Kurczę, jak lubiłem całą pierwszą odsłonę ReZero, tak samo druga część, ten drugi sezon kompletnie mnie rozłożył. Dla mnie to jest dużo lepsze anime niż było kiedykolwiek wcześniej. I to, co się działo, ta historia, rozwój lore, świata, to jak pozwolą nam w końcu poznać Rozuola, Betty, czy w końcu wzięto się za Emilię i w końcu nadano jej jakieś cechy charakteru, a nie tylko, że jest love interest głównego bohatera. Nareszcie ma motywację, poznaliśmy jej przeszłość, co tam się działo, dlaczego jest tu, gdzie jest. Te tajemnice w końcu odsunięto. I wydarzenia w sanktuarium, cały ten pojedynek z Rozuolem i Subaru i próba rozwiązania tego, tej całej sytuacji bez kolejnych śmierci i bez uciekania się właśnie do resetowania tego timeline'u.
Jeju, jak to było dobre. Jeszcze do tego dochodzi Otto, który jest też świetną postacią i tutaj jak go rozwinięto, pokazano też jego przeszłość i jak rozwijająca się przyjaźń z Subaru. O matko, ile to było dobra, jakie to jest, kurczę, dobre. Mi się to tak fantastycznie oglądało i tak się nie mogę doczekać, żeby kontynuację obejrzeć, bo pewnie znowu będziemy czekać dobre kilka lat, zanim dostaniemy kolejną część, aż się pojawią po prostu kolejne tomy light noveli, czyli mankowej adaptacji, ale ja jestem absolutnie zachwycony ReZero. Naprawdę, jeżeli chodzi o isekaje, to jest najlepszy isekaj, jaki miałem okazję oglądać i nadal to podtrzymuję. Nadal ogląda się to fantastycznie, nadal mamy to, co lubiliśmy, czyli niby wydawałoby się taki typowy właśnie świat z tymi wszystkimi dziwnymi rasami, który jest na pierwszy rzut tak kolorowy i taki właśnie wydawałoby się nawet lekko dziecinny w tym swojej prezentacji, a pod tym wszystkim kryje się masa brudu, masa brutalności, masa po prostu jakichś PTSD bohaterów i wydarzeń, które ich straumatyzowały, i jak to jest poprowadzone, ile dostajemy po prostu informacji, wszystkie dialogi, rozmowy i odkrywanie tego, co się działo i poznawanie właśnie tych kolejnych puzli, układanki. Ja jestem, raz jeszcze to podkreślam, absolutnie usatysfakcjonowany tym sezonem. I jestem niezwykle zadowolony, jak White Fox do tego wróciło po kilku dobrych latach posłuchaj z ich strony, gdzie wypuszczali średnie anime za średnim anime, ale kiedy w końcu zabrali się za ReZero i tą adaptację, to naprawdę dali się wszystko i no ja po prostu nie jestem w stanie nie wypowiadać się pochlebnie o tym, ponieważ to jest fantastyczna seria i każdy, kto lubi dobre historie, powinien się za to zabrać i nie zwracać uwagi na to, że to jest isekai, bo to jest absolutnie top tier animacji z ostatnich lat, z ostatnich 10 lat, więc absolutnie polecam od siebie. Dobrze, to może zanim ja zacznę moją piękną tyradę, to może Jacku, ty masz jeszcze coś powiedzenia na temat ReZero? Halo, Jacek? Leniwiec chyba na nie oglądał, nasz kochany. Sorry. Tak, ja? Ty! No, ale nie wrzuciłem na listę. Ja nie oglądam ReZero. I Neverlanda też nie oglądałem. Okej, okay, to ja stanę tutaj w totalnej opozycji do ciebie, Jacek, bo uważam, że pierwszy sezon ReZero był zdecydowanie lepszy niż ten drugi sezon i podtrzymuję to stanowczo, zwłaszcza po zapoznaniu się z całym drugim sezonem. To, co przede wszystkim leży w tej serii, a to, co w anime jest najważniejsze, to są protagoniści i fabuła. Zacznę od może fabuły, bo fabuła totalnie leży i kwiczy, przynajmniej dla mnie. W momencie, kiedy jesteśmy już w drugim sezonie, kiedy intryga coraz bardziej się zawęża, kiedy powinniśmy poznawać jakieś odpowiedzi na poruszone wcześniej zagadnienia, to seria nie daje nam praktycznie nic. Na przykład podam to na przykładzie Emily, kiedy poznajemy w końcu jej backstory i które, no jakby domyślam się, że backstory Emily miało nam pozwolić zapoznać się z tą postacią, bardziej ją polubić, miało dać jej jakiś zarys jej osobowości, jej problemów, z którymi musiała się do tej pory zmagać. To nie byłam w stanie w pełni zaangażować się w historię Emily przez to, że tyle tam się działo. Pojawiło się znowu miliony nowych postaci, które motywacje są kompletnie niezrozumiałe, które robią rzeczy, które są kompletnie niezrozumiałe. Sam setup historii Emily też jest całkowicie był kompletnie nieporuszony. Po prostu dostajemy szczątkowe informacje i radź sobie z tym, widzu. I mam wrażenie, że tak działo dosłownie praktycznie cały drugi sezon, czyli sezon, który w moim odczuciu miał nam trochę wyjaśnić ten świat, wyjaśnić nam poszczególne postacie, to rozwiązano w ten sposób, że po prostu rzucono nam miliony nowych postaci, miliony niezrozumiałych motywacji i po prostu no radźcie sobie. I dużo konwersacji pomiędzy postaciami zamiast faktycznie dawać nam jakiś, nie wiem, background do tego, co się dzieje, żebyśmy mogli w ogóle zrozumieć, o co chodzi, to głównie to były rozmowy o niczym. Niestety tak to odbierałam. Jeżeli chodzi też o postacie, to było ono strasznie niekonsekwentne. Jedyne postacie, które byłam w stanie chociaż trochę zrozumieć, to był Otto, Ram i pani, która uwielbia topić się w ludzkich szczątkach. Już nie pamiętam, jak ona miała na imię. Może Jacku, ty mi powiesz.
bo już nie pamiętam. No to ona ma imię pochodzące z animacji Disneya Frozen, bo ona się nazywa Elsa. O, tak. Więc let it go, let it go. Tak, let it go, give me all your wnętrzności. Tak, to są chyba jedyne trzy postaci. O, jeszcze Betty. Betty to był faktycznie jedyny wątek, który od A do Z był dosyć ciekawie poprowadzony i byłam przynajmniej w stanie zrozumieć tę bohaterkę i dlaczego ona postępuje w taki, a nie inny sposób, a tak to reszta postaci jest całkowicie niekonsekwentna. Największym chyba moim rozczarowaniem jest właśnie Rozwal i Garfield, że Garfield od początku był takim edgy, brutalnym chłopakiem i wystarczyła puf jedna walka, żeby w ogóle on się zmienił całkowicie o 90 stopni w niezrozumiały dla mnie sposób. Rozwala... A tu się nie zgadzam zupełnie. Tu się kompletnie nie zgadzam, bo to nie było rozwiązane jedną walką. Jednak tam było dużo więcej, szczególnie jak wszedł do grobowca i tam wydarzenia naprawdę dużo wyjaśniły. Okej, okay, jakby... No, on tam potrzebował trochę więcej, żeby się pogodzić z tym, co się działo w jego przeszłości. Nie chcę spoilerować tutaj. Okej, okay, ale to... Inaczej... Poruszenie go przyszłości to jedna rzecz, ale to w jaki potem sposób zachowywał się w stosunku Subaru jest już dla mnie całkowicie niezrozumiałe. Sam Rozwal, który... A to jest dzieciak, to jest wciąż dzieciak w tym i po prostu w końcu pojawia się osoba, która może być dla niego takim role modelem, no i się trzyma, nie? No, pokazała mu prawdę, powiedzmy, tak to nazwijmy, pokazała mu, że tak naprawdę to, co pamiętał, jest coś inaczej niż to, co się naprawdę działo i że powinien się pogodzić z tą przeszłością i ja uważam, że to było fantastycznie zrealizowane i doskonale rozumiem, skąd jego zmiana serca wobec Subaru i skąd po prostu wobec niego takie zaufanie, nie? Po tych wydarzeniach, bo tam w tym... On nie był od początku edgy, tylko po prostu był nieufny, nie? Wobec nich. Oj, i starał się edgy chronić te osoby. Nie był edgy. On po prostu był nieufny, nie? On tam dalej był taki tym swoim goofy panem kotem i tylko potrzebował paru rzeczy, żeby mu wyjaśnić i żeby zrozumieć, no bo to jest dzieciak, który ma 14 lat, nie? Tam, gdzie się dzieją te rzeczy. No i on przechodzi przez duży, bardzo emocjonalny okres w swoim życiu, a że jeszcze miał wydarzenia w swojej przeszłości, jakie miał, więc no... Dla mnie to było absolutnie satysfakcjonujące, nie uważam, że to było z tyłka. Tak samo uważam, że pomimo wprowadzenia dużej ilości postaci i no dobra, tutaj zgoda, że też sporo zagadek dołożono, ale według mnie też sporo wyjaśniono rzeczy i te nowe postacie, które wprowadzają, na przykład Mama Fortuna, były fantastyczne i powrót też pewnego antagonisty z pierwszego sezonu w innej roli niż tam miał, też był super wypad i też dużo objaśnił moim zdaniem. Okej, okay, to, że te dwie postacie się pojawiły, faktycznie interakcje między nimi były dosyć urocze, ale to wszystko, bo to, co właściwie było celem ich misji, w jakim właściwie kim jest Emilia i o co w tym wszystkim chodzi, tu mam wrażenie, że tego kompletnie nie wyjaśniono. I sądzę, że na tym etapie historii już powinni troszkę bardziej poruszyć, o co chodzi z tymi wiedźmami, bo do tej pory miałam wrażenie, że jest tylko 7 wiedźm, nagle dochodzą jakieś kolejne, niestety kolejny sezon ReZero sprawił, że w tym momencie kompletnie nie rozumiem tego świata i naprawdę ciężko jest mi się zaangażować w oglądanie tej serii, kiedy no nie jestem w stanie nawet zrozumieć, na jakich zasadach działa ten świat, który oglądam. Więc niestety tu mnie ReZero strasznie rozczarowało i tak w przypadku jeszcze Rozwala, to on dla mnie jest bardzo niekonsekwentną postacią, że nawet kiedy podano jego motywację, to sam sposób zaprezentowania tych jego motywacji był tak zagmatwany, że kiedy był już ten jego Redemption Arc, to już tak no, nie zależało mi, że już w połowie tego sezonu już przestało mi zależeć na tym, co się dzieje z postaciami i na tym, co się dzieje fabularnie, bo już po prostu przestałam rozumieć, co się dzieje na ekranie niestety. Więc dla mnie drugi sezon ReZero był pod tym względem ogromnym rozczarowaniem, ale to może zwrócę chociaż uwagę na bardziej pozytywne aspekty. Każdy odcinek miał
przynajmniej 28 minut, więc naprawdę jakby White Fox się postarał... Bez openingów. Tak. Praktycznie tak. Przez cały sezon może ze 4 razy opening się pojawił i rzeczywiście prawie każdy odcinek miał te 28 minut, więc to jest naprawdę długi sezon do oglądania. Tak. Jakby aktorzy głosowi też naprawdę zrobili kawał dobrej roboty. Aspekt zarówno wizualny, jak i muzyczny był naprawdę też na najwyższym poziomie. Po prostu uważam, że ten sezon zamiast rozjaśnić nam poszczególne aspekty, tak bardzo je zagmatwał, a na dodatek te postacie właśnie protagoniści, których byłam w stanie mniej więcej do tej pory zrozumieć, to już kompletnie przestałam rozumieć ich motywacje i były dla mnie całkowicie niekonsekwentne, poza niektórymi wyjątkami, że on niestety dla mnie ReZero strasznie, strasznie jakby spadł poziom tej serii. Niestety. No, jak słyszysz, ja mam troszkę inne zdanie. Jestem zachwycony. Okej, rozumiem. Ale dla mnie właśnie ta cała zagadka i to, co się dzieje, to jest jednym z głównych zalet ReZero i odkrywanie po prostu tych kolejnych wydarzeń i zapowiedzi kolejnych sezonów, które mam nadzieję, że powstaną i pokażą nam po prostu odpowiedzi na nie, i to mi zupełnie przeszkadza. Dla mnie właśnie to jest jeden z tych elementów, które lubię najbardziej i mówię, dla mnie ReZero jest właśnie serią, która się opiera na tym, że stawia labirynt przed głównym bohaterem i on musi znaleźć z niego wyjście metodą często prób i błędów, a czasem po prostu forsując swoje rozwiązania i no, dlatego jestem tak usatysfakcjonowany tym sezonem, ponieważ to mi dostarczył i to mi naprawdę dostarczyło też masę radości. Ojej. A tutaj widzę na naszym czacie tekstowym, że nasz drogi leniwiec musi uciekać. Drogi leniwcze. Tak, bardzo was przepraszam. Niestety ja ostatniej serii, którą będziecie omawiać, też nie oglądałem, a niedługo mam pociąg i niestety naprawdę muszę już uciekać. Więc wszystko, co chciałem, to powiedziałem. Najciekawsza część tego podcastu już się skończyła. Możecie wyłączać, bo zostaje Jaca z Kamilą. Dzięki. Trzymajcie się, miłego gadania. Do usłyszenia, pa pa. No do słyszenia, Jacku, miłej podróży. Dobrze, to wracając, mi po prostu w drugim sezonie ReZero brakowało tego momentu na podsumowanie tego, co już wiemy i tego, czego nie wiemy. Bo właśnie jak powiedziałeś, ta seria opiera się na tych labiryntach, to w tym sezonie mam wrażenie, że zamiast poprowadzić nas od punktu A do, od startu do zakończenia, to w pewnym momencie ktoś po prostu wziął młotek i zaczął po prostu rozwalać wszystkie ściany dookoła, zostawiając tylko gruz, i, w sensie zostawiając otwartą ścieżkę do mety, ale rozwalając wszystko dookoła. To ja tak odbieram ten drugi sezon, że przydałby mi się przynajmniej jeden odcinek, który uporządkowałby mi wszystkie posiadane informacje na temat wiedźm, na temat samych wyborów, na temat tego, co się w ogóle dzieje z Rem, bo Rem w ogóle zniknęła, wiemy dlaczego, ale no nikt nadal nie poruszył tego wątku, co też jest dla mnie troszkę irytujące. I rozumiem, dlaczego nie dałoby rady zrobić tego teraz, bo Sanktuarium był naprawdę skomplikowanym labiryntem, ale no to, że tak praktycznie kompletnie zignorowano tę postać, też było trochę dobijające. Miałam wrażenie, że to Sanktuarium to służy po części temu, żeby troszkę pomóc rozwiązać problemy Rem, a no nic z tego nie zostało ruszone. No ale też rozumiem, dlaczego jest zachwycony tym sezonem, bo ten sezon miał swoje wyjątkowe momenty. No ale no niestety ja osobiście no jestem strasznie rozczarowana tym drugim sezonem. Mam nadzieję, że kolejne będą lepsze. O. Nie, mi się też podoba w ogóle to, co wszystko wprowadzono, że cały ten scope historii też się poszerzył, to na co wszystko narzekasz, czyli na pojawienie się tych nowych pytań i na które wciąż jeszcze nie znamy z końcem tego sezonu odpowiedzi. Dla mnie to jest akurat zaleta. Pokazuje, że w tym świecie wciąż czekają na nas jeszcze więcej przygód i jeszcze więcej rzeczy do odkrywania. I od siebie chyba to tyle mam o ReZero i już i tak długo trwa ten podcast, a mam jeszcze jedno anime, o którym będziemy chcieli pewnie trochę porentować i tu już oboje skończymy pewnie ten podcast na dosyć takim low nocie i kurczę, no jak Usoku no Neverland, The Promise Neverland sezon drugi, który był takim kuriozum. O Jezus Maria, co tu się najlepszego odjebało?
No ja nie wiem. Ja, zacznijmy od tego, że w 13 odcinków próbowali upchać historię rozpisaną na 80 rozdziałów, mniej więcej, a ostatnie 30 rozdziałów upchnięto w 3-minutowy pokaz slajdów. Chyba to jakoś tak to się by rozkładało. Nie wiem, co tu się wydarzyło. Może ty, Kamilo, będziesz w stanie powiedzieć, bo dla mnie to jest absolutnie tragedia. To jest absolutnie złe anime same sobie i jeszcze gorsza adaptacja i wręcz niektóre fragmenty tego mnie bawiły, jak złe to było, jak to było kiepsko napisane. Tym bardziej mnie to bawiło, że okej, okay, już samo manga w swoim finale mnie nie zachwyciła i uważam, że finał był naprawdę zły, był naprawdę fatalny, a tutaj jeszcze spotęgowano to wszystko leceniem z historią na łeb, na szyję, wycinaniem rzeczy, szaflowaniem ich między sobą, aż doprowadził do właśnie tego kuriozum, jakim był ostatni kompletny odcinek. Dobrze, to zanim będziemy w szczegóły, to oddaję ci głos. To w sumie, jakby to powiedzieć, moje odczucia odnośnie The Promista to najpierw była nadzieja, potem było rozczarowanie, potem znowu rozbudziło, znowu zostały we mnie rozbudzone jakieś nadzieje, potem zostały totalnie zaprzepaszczone, więc to była taka sinusoida totalnie różnych emocji u mnie w trakcie seansu, bo... Nie wiem, nie wiem, co się wydarzyło, nie mam pojęcia, co ja tak naprawdę obejrzałam w tym drugim sezonie. Powiem szczerze, że w ostatnim odcinku miałam jeszcze nadzieję, że sposób, w jaki chcieli jakby zakończyć ten drugi sezon, sugerował, że o, może będą chcieli zrobić jakąś kinówkę, może będą chcieli zrobić trzeci sezon, oławkę, cokolwiek, żeby po prostu troszkę bardziej poszerzyć ten świat, że może wtedy poruszono by bardziej sam świat demonów, arystokracji, no jakby wiesz, cokolwiek, tak. Nie? Po czym dostałam... Tak, a tu się pojawia dziki PowerPoint. Tak, potem dostaliśmy 3-minutowy pokaz slajdów, bardzo ładnych postaci. Nie no, to był bardzo ładny pokaz slajdów, który w sumie nie wiem, co miał na celu. Ja mniej więcej zrozumiałam, w jaki sposób Emma osiągnęła swoje cele, ale to nie w wiesz, ten sposób bo to jest powinno... Tak mów. Nie, sorry, że ci przerwę, bo to jest tak pokazany sposób, który jedynie zrozumieją te osoby, które czytały mangę i które wiedzą, co się działo. Osoba, która oglądała tylko anime, nie będzie kompletnie wiedziała, co tam się dzieje. O co tam chodzi, do czego się odnoszą te slajdy, co tam się wydarzyło. Dla niej będzie to absolutnie nieczytelne, niezrozumiałe i to jest aż kuriozalne, nie? Ja nie wiem, czy po prostu aż tak były fatalne wyniki sprzedażowe mangi, gdzie... W końcu komitet produkcyjny powiedział do CloverWorks, a chuj z tym, zaadaptujcie całą resztę w tych 13 odcinkach, bo nic z tego już nie wyjdzie lepszego, kasy za to nie odzyskamy tak czy siak, więc no, zróbcie cokolwiek i kurczę, jak to fatalnie wyszło. Ojeju. Jak tylko się okazało, że nie pojawi się jedna postać kompletnie, kiedy nasza ekipa dociera do bunkra, ten bunkier okazuje się pusty, no to już dla mnie było po prostu takie staczanie się coraz bardziej po równej pochyłej, aż do tego finału. Ja jeszcze wtedy miałam nadzieję, że może wrócą jakoś w przyszłości do tego wątku, albo że nawet jeżeli ta postać się nie pojawiła, to było naprawdę dla mnie wielką szkodą, bo wątek Golden Pondy był naprawdę rewelacyjny, a przynajmniej świetnie mi się to czytało, to miałam nadzieję, że twórcy mają jakiś inny pomysł na tę serię, w jaki sposób poruszyć określone kwestie, jak na przykład o co w ogóle chodzi z tym światem demonów, na jakich zasadach on działa, no bo mamy po prostu sobie demony z inteligencją, no to jest jakieś społeczeństwo, jakiś kraj, jakby jak to działa. Nie, mamy sobie dzieciaki, one coś tam sobie robią, kogoś tam półratują, coś tam... pójdą do lasu, będą się dobrze bawić, raz na jakiś czas uratują świat, tak przy okazji, a tak w ogóle to wszyscy jesteśmy jedną wielką, szczęśliwą, radosną rodzinką i takie aha. Powiem tak, oglądałam to jeszcze z moją współlokatorką i naszą reakcją po ostatnim odcinku było po prostu aha. Jakby nawet nie wiedziałyśmy, jak skomentować to, co obejrzałyśmy poza takim aha, to już, no spoko. Ja się śmiałem akurat. Ja się tak absolutnie wybuchłem śmiechem, jak
zaczął się właśnie ten prezentacja w pańcie, nie? Te ostatnie 3 minuty całości. No to było tak niespodziewanie złe, tak niespodziewanie po prostu najgorszą decyzję, jaką tylko mogli tam podjęli. Czyli nawet nie poszli w anime original, ending czy cokolwiek. Nie. Adaptujemy to, co było w mance, tylko żeby się zmieścić, wycinamy rzeczy. Aż do wycięcia po prostu, że no pokażemy zrozumiałe tylko dla czytelników mangi scen i wow. Wow, ja bym na to nie wpadł, mówią szczerze. Nie, ogólnie, jeżeli byliście fanami pierwszego sezonu albo fanami mangi, po prostu nie róbcie sobie tego, nie zabierajcie się za adaptację. Ogólnie strasznie szkoda, bo opening i ending wizualnie i muzycznie było naprawdę super. Jeżeli chodzi o aspekt sam wizualny serii animacji, to też było dobrze zrobione mimo wszystko, jakby nie cierpiałam oglądając tą serię wizualnie. Po prostu to, co zrobili ze scenariuszem, to jest jakaś katastrofa. Może nie pastwmy się dłużej nad dypromistami, po prostu poradźmy wszystkim. Nie zabierajcie się za to. Nie po prostu po co. Nie traćcie swojego czasu. Chyba, że Jacek, ty chcesz się jeszcze popastwić, to nie krępuj się. Wiesz co, no ciężko mi cokolwiek powiedzieć, no bo kurczę blate, no mówiłem, ja nie jestem fanem finału mangi i temu dałem już swój wyraz w naszym podcastie podsumującym mangi za 2020 rok, który nagrywaliśmy w styczniu i kurczę, no ja nie widzę sensu, żeby oglądać w ogóle ten sezon drugi Yakusoku no Neverland, jeżeli czytałeś mangę, no tym bardziej, bo dostajesz powtórkę z rozrywki, tylko gorzej, nie? To, co już było złe, jest tutaj jeszcze gorsze, to, co było dobre, w ogóle nie ma, bo to wycięto i zostawiono po prostu taką skorupę, która jest nie wiadomo czym, nie wiadomo dla kogo, nie wiadomo po co i to jest zwyczajnie strata czasu dla każdej osoby, która się po prostu zabezpieczy za ten sezon, ponieważ to nie uzasadnia w ogóle jakkolwiek swojego istnienia i to jest moja opinia. Tak, zgadzam się, to jest taka ładna wydmuszka. O. Nawet nie jest, nawet ciężko powiedzieć ładna, bo okej, po prostu jedną animacji jest dobrze, ale też to nie jest tak rewelacyjnie, żeby tu uzasadniało, nie? Po prostu, żeby się za to zabierać, nie? Po co się denerwować? Po co tracić czas? Jak i tak nie dostaniecie niczego, co by wam wyjaśniło tę historię, czy poprowadziło ją w jakikolwiek logiczny i trzymający się kupy sposób, nie? Jest wiele lepszych serii, to jest po prostu naprawdę. Tak, dokładnie. To jest po prostu lecenie, nie? Mamy do zaadaptowania, nie? Tam nasz komitet produkcyjny stwierdził, że im się nie opłaca inwestowanie dalsze w Yakusoku no Neverland, więc stwierdzili, no zaadaptujcie to, co dacie radę i tyle, nie? I to jest jeszcze tym bardziej zabawne, że przy tym drugim sezonie za ten, powiedzmy, w cudzysłowie nowy scenariusz odpowiada także autor scenariusza do mangi, nie? I to jest tym bardziej takie ironiczne, że nie dość, że fatalnie mu wyszedł jeden finał, to kiedy miał okazję go przepisać i poprawić, to wyszło mu jeszcze gorzej, więc no szapoba, nie? To trzeba mieć talent, nie? Żeby po prostu. Ale z drugiej strony to nie zawsze koniecznie tak musi być, bo akurat odnośnie podobnej sytuacji i beznadziejnej adaptacji drugiego sezonu, to pamiętam, że była historia taka z Tokyo Ghoul, już kurczę, nie wiem jak, Pierwiastek A, tak się nazywał ten drugi sezon, ale wtedy też poproszono autora, żeby osobiście inaczej rozpisał wątki. I z tego, co kojarzę, to twórcy wybrali najlepsze dla siebie fragmenty, a resztę zignorowali, czyli coś, co miało sens jako całość, jak to rozpisał autor, no to już nie miało sensu jako całości, jak wybrali z tego pocięte fragmenty, więc może to, co napisał autor mangi, miało sens, tylko po prostu produkcja stwierdziła, a wiecie co, weźmiemy fragment A, fragment C i złożymy do kupy i coś z tego wyjdzie, więc w sumie też nie wiem, jak wyglądał ten sam proces. Może autor mangi faktycznie zrobił swój redemption arc i chciał poprawić to beznadziejne zakończenie mangi, tylko po prostu nie dano możliwości, ale no tego się już nie dowiemy raczej. A w ogóle Kamila, ty już doczytałaś do końca? Nie. Promis Neverland, jeśli chodzi o mangę? Nie, jeszcze nie czytałam do końca.
Aha, bo też lecisz tak hajtek z polskim wydaniem, tak? Tak, to znaczy no już mam wszystkie tomiki, one leżą u mnie na półce i czekają na przeczytanie, więc w najbliższym czasie się zapoznam. No ale jakby ufam twojemu, ufam twojej opinii, że no to zakończenie nie jest najlepsze. No nie jest, nie jest. No dostajesz to samo, co miałaś praktycznie w anime. O. Te wydarzenia z tego pokazu slajdów, no to praktycznie to będzie to, co dostaniesz w mance. Więc no tak czy siak masz to zaspoilerowane, ale mówię, nie nastawiaj się też za bardzo, że tam będzie to jakoś specjalnie dużo lepsze, nie? Dobrze. Nie będę. No i tyle chyba, nie? No chyba doszliśmy do końca, nie? Wszystkie serie omówiliśmy, popastwiliśmy się trochę nad Yakusoku Neverland, ty się popastwiłaś nad Reach Zero, ja się pozachwycałem nad Reach Zero i tym samym możemy tutaj już się z naszymi drugimi słuchaczami pożegnać, a skoro już jesteśmy przy końcu, więc tak, mówiłem dla was ja, czyli Jacek 2.0 aka Jaca, a ze mną była Kamila. Cześć, cześć, do usłyszenia. Właśnie, cześć, do usłyszenia następnego razu, pa, pa.